co dobrze. Tak, to chyba już możemy zaczynać. Nie, w porządku. No ja, ja zostałem zaproszony, żeby powiedzieć kilka słów dla upamiętnienia Kena Robinsona. Jak Państwo pewnie wiecie, zmarł niedawno, 21 sierpnia. Jego życzeniem było, żeby rozwijać jego dorobek. Ja chciałbym Państwu trochę o tym jego dorobku opowiedzieć, bo mam taką świadomość i obserwację z, z iluś lat pracy wokół jego książek, że większość osób zna go z wykładów na konferencji TED, i wydaje mi się, że to dobrze, bo one są świetne i bardzo poruszające. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć kilka słów o tym, jak Jaka była ta wizja edukacji Kena Robinsona, edukacji skrojonej dla XXI wieku i jaki był jego wpływ na ludzi? Bo wydaje mi się, że w tym była jego największa siła. I zacznę w tym wszystkim od siebie, dlatego że jego osoba miała ogromny wpływ na moje życie. Kiedy ja się spotkałem z nim, z jego z jego y, 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 myślami. Byłem wtedy na, dru na drugim roku studiów prawnic prawniczych. Y, I to był czas, że już wiedziałem, że z pewnością nie chcę być prawnikiem, ale nie wiedziałem, czym chcę się zajmować. Y, ja sobie wtedy zadawałem dużo pytanie, y, w czym jestem dobry? Y, y, Wtedy moja nauczycielka angielskiego z liceum przesłała mi link do wykładu Kena Robinsona Czy szkoły zabijają kreatywność? I to był taki punkt zwrotny dla mnie, no dlatego, że stoi przede mną profesor wyższej uczelni, człowiek, który całe życie spędził w edukacji, i mówi, że jeżeli kończysz szkołę i nie wiesz, w czym jesteś dobry, to większość ludzi tak ma. Ale wszyscy jesteśmy w czymś dobrzy, wszyscy mamy jakieś naturalne talenty i można je odkrywać. Ja zacząłem sobie o nim czytać i dowiedziałem się, że akurat wydał książkę, Uchwycić Żywioł, o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Nie było wydania polskiego, więc zamówiłem z Anglii wydanie oryginalne. I w tej książce Ken Robinson pokazuje drogę, pokazuje w jaki sposób. Różni ludzie z różnych dziedzin odkrywali te swoje mocne strony, często właśnie poza no, światem szkolnym. Ja wtedy zajmowałem się dorywczo tłumaczeniami technicznymi i pomyślałem sobie, że dla odprężenia popołudniami będę tłumaczył książkę Kena Robinsona, bo ona wydawała mi się wtedy bardzo ważna i chciałem dać ją do przeczytania kilku osobom. I kiedy książka była przetłumaczona, pomyślałem, że warto poszukać dla niej wydawcy, ale to mi się nie udało. I zaczęła kiełkować we mnie taka myśl, że może mam jakieś oszczędności, może założę wydawnictwo i sam wydam jego książki w Polsce. Przez jakiś czas się wahałem, ale miałem z tyłu głowy cały czas tą jego myśl, że jeżeli nie jesteś gotowy, żeby popełnić błąd, to nigdy nie zrobisz nic oryginalnego. No więc w końcu powiedziałem sobie, że no to najwyżej się pomylę. <laughs> Założyłem wydawnictwo. Nazwałem je Element od, od oryginalnego tytułu książki. I prowadzę i rozwijam je do dzisiaj, i, i jest to dla mnie źródło ogromnej satysfakcji i takiego poczucia sensu. I nie robię tego wszystkiego sam. Ym... Okoliczności tak się złożyły, że kiedy wydałem pierwszą swoją książkę, to studencka gazeta napisała o mnie artykuł, pomimo tego, że ja wtedy formalnie nie byłem studentem, bo zawiesiłem studia, żeby wydać książki. Ten artykuł trafił na okładkę gazety. Mój tata był z tego bardzo dumny, więc go zeskanował i rozesłał do swoich znajomych. I jeden z nich odpowiedział, że gratuluje i że jego córka jest zaciekawiona książką. No więc zostawiłem tacie jeden egzemplarz z wpisem i po kilku dniach dostałem wiadomość z podziękowaniem i z zaproszeniem na czekoladę. Dziś ta dziewczyna jest moją żoną i razem prowadzimy wydawnictwo. A Ken Robinson wiedział o tym, wiedział, że, wiedział jaka jest jakby moja droga i wiedział, że poznaliśmy się poprzez jego książki i był nam bardzo życzliwy. I czujemy z nim taki, taką więź i wdzięczność. I nasza praca, nasza taka ścieżka zawodowa jest właściwie od samych początków związana z pracą Kena Robinsona. I po drodze spotkaliśmy bardzo dużo osób, które mówiły nam, że Ken Robinson wpłynął na ich życie. Spotykaliśmy dyrektorów i nauczycieli, którzy mówili, że popchną ich do działania. Spotykaliśmy rodziców, którzy podjęli jakieś konkretne decyzje dotyczące edukacji ich dzieci. Spotykaliśmy nawet młodych ludzi, którzy mówili, że, że Ken Robinson spowodował, że podjęli takie, a nie inne decyzje. I, i chciałem powiedzieć Państwu trochę o tym, bo tak jak powiedziałem na samym początku, ja mam taką świadomość, że większość osób. Yy, Zna Ken'a Robinsona z wykładów na konferencji TED. Natomiast chciałbym powiedzieć Państwu więcej o tym, jakie zmiany w edukacji on miał na myśli, jak on sobie wyobrażał te zmiany w edukacji, bo myśmy spotykali się też z takim zarzutem, że Ken Robinson krytykuje te obecne systemy edukacji, ale nie proponuje nic w zamian. No więc proponuję i chciałbym o tym Państwu parę słów powiedzieć. <laughs> On w książce Kreatywne szkoły pisze, że jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w edukacji, to potrzebujemy trzech rzeczy. Potrzebujemy krytyki obecnej sytuacji, potrzebujemy wizji tego jak edukacja ma wyglądać i potrzebujemy teorii zmiany. Ja nad tą krytyką nie chcę się tutaj za długo zatrzymywać, bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, ale chciałem powiedzieć o tej wizji tego jak edukacja powinna wyglądać. Przede wszystkim Robinson to mówi stanowczo, że edukacja nie potrzebuje dzisiaj reformy, tylko potrzebuje transformacji. Nie wystarczy, że będziemy robić lepiej to, co robimy w edukacji. Jak musimy ją zbudować od nowa. I w książce Kreatywne Szkoły, on się zastanawia. E, czym edukacja w ogóle jest? Mówi, że na początek dzisiaj powinniśmy w ogóle odpowiedzieć sobie na takie pytanie. No i ludzie mają na ten temat bardzo różne poglądy. Natomiast Robinson pisze, że gdybyśmy mieli powiedzieć, co jest istotą edukacji, co jest taką jej esencją, co leży w samym sercu edukacji, to jest to relacja między uczniem a nauczycielem. Jeżeli ta relacja nie działa, to system nie działa. I zmiany w edukacji powinny zmierzać do tego, żeby stwarzać warunki do rozwijania się tej relacji. Dlatego potrzebujemy dzisiaj zmiany metafory. Nasze, nasze systemy edukacji opierają się na metaforze przemysłowej. One powstały w okresie gospodarki przemysłowej, są stworzone na kształt gospodarki przemysłowej i miały jej służyć. <laughs> Robinson mówi, że edukacja XXI wieku powinna być stworzona na wzór rolnictwa ekologicznego. Rolnicy nie sprawiają, że rośliny rosną. Rośliny rosną, bo taka jest ich natura. Rozwój leży w naturze młodych ludzi. I zadaniem edukacji jest stworzyć im warunki do tego rozwoju. On zaczyna w książce od tego, mówi, że on bierze udział w najróżniejszych komitetach, najróżniejszych inicjatywach i ludzie potrafią dyskutować o edukacji miesiącami i nie wspominać o uczeniu się. On mówi, że od tego powinniśmy wyjść, że młodzi ludzie są. Uczniami z natury, że oni są z natury ciekawi świata, że są z, z natury uczenie się i poznawanie świata leży w ich naturze. Małe dzieci zadają mnóstwo pytań i ciągle czymś się interesują. I stąd ten jego taki bardzo mocny argument, że szkoła zabija kreatywność. Z pewnością to prawda, że w przypadku wielu dzieci szkoła zabija tę ich naturalną ciekawość. Dlatego że myśmy sobie. Pomyśleli, że możemy powiedzieć dzieciom, co jest dla nich ważne, a co nie, i kazać im zajmować się tym, co ważne. W okresie gospodarki przemysłowej to była prawda, bo rzeczywiście dało się przewidzieć, co, jakie umiejętności i wiedza będą ludziom potrzebne w pracy. Ale dzisiaj młodzi ludzie będą być może, w przyszłości, pracowali w zawodach, których my jeszcze nie potrafimy sobie pomyśleć. Yy, dlatego. Yy, Dlatego Ken Robinson mówi, że potrzebujemy dzisiaj przede wszystkim różnorodności w edukacji. Po pierwsze, dlatego, że ta nasza rzeczywistość, codzienność XXI wieku jest różnorodna i zmienna, i nie wiemy, do czego tak naprawdę mamy te dzieci przygotować. A po drugie, dlatego, że my, jako istoty ludzkie, jesteśmy bardzo różnorodni. I ja wiem, że to brzmi jak, no jak, jak banał, ale program nauczania tego nie uwzględnia. Tego, że ludzie mają różne zainteresowania, różne skłonności, umiejętności, że uczą się na różne sposoby i że uczą się w różnym tempie. Hmm. I Ken Robinson jakby podaje przykład matematyki. Mnóstwo dorosłych osób uważa, że są kiepscy z matematyki, a być może gdyby te same zagadnienia były im podane w innym czasie albo w inny sposób, to one by ich zainteresowały. Hmm. Hmm. Potrzebujemy różnorodności w edukacji i yy, yy, dlatego, że ten system, który jest, on z natury rzeczy sprawdza się tylko dla części uczniów. Bo Ken Robinson mówi, o to nie, nie o to chodzi, że on jest w całości zły, on dla niektórych się sprawdza. I Robinson był pierwszy z tych, dla których się sprawdził, ponieważ on y, dobrze radził sobie w szkole i wokół edukacji zbudował całą swoją karierę. Ale jest cała masa pozostałych osób, którzy, no właśnie, kończą szkołę i mają poczucie, że w niczym nie są dobrzy e, e, i że nie rozwinęli swoich najlepszych umiejętności. W jaki sposób zbudować taki system, który jest y, różnorodny? No Robinson swoją pracą starał się pokazać, że niczego nie musimy wymyślać od nowa, że zmiana w edukacji już trwa, że oddolna, rewolucji, od, oddolna rewolucja w edukacji już trwa. I w swoich książkach, w swoich wykładach, e, chciał pokazać, co ludzie na całym świecie już dzisiaj robią, żeby zmieniać edukację w ramach takich systemów, jakie mamy, w takich rzeczywistościach, jakie mamy. <laughs> On pokazywał: e, zobaczcie, w Wielkiej Brytanii dało się zorganizować publiczną szkołę jak miasto. W innej szkole e, udało się zrobić tak, że rodzice zabierają. Całe klasy do swoich zakładów pracy i pokazują, jak tam się pracuje. Gdzieś indziej ktoś pomyślał, że skoro naprzeciw szkoły jest dom spokojnej starości, to można zaprosić mieszkańców tego domu, żeby uczyły dzieci czytać i w ten sposób otworzyć dzieci na społeczność pozaszkolną. I spotykałem się książki, jakby praca kanaromiczna jest pełna takich, Przykładów tego, co możemy robić na, 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 na całym świecie, spotykałem się nieraz z taką opinią, że to w porządku, to za granicą, a u nas to nie bardzo się tak da. No, na szczęście, zaraz po mnie będzie mówiła Marianna Kłosińska, która od kilkunastu lat pokazuje, jak wiele da się zrobić w Polsce. I mamy wielu wspaniałych nauczycieli, wspaniałych dyrektorów, także w szkołach publicznych, którzy pokazują, że zmiana jest możliwa. I Ken Robinson nawoływał do tego, żebyśmy nie czekali na zmiany odgórne, bo one mogą nigdy nie przyjść, tylko że wszyscy musimy zacząć działać. Dlatego to swoje ostatnie wystąpienie na konferencji TED zakończył, mówiąc, że jeżeli wystarczająco dużo osób się poruszy, to powstanie ruch. A jak ruch nabierze na sile, to zmieni się w rewolucję. I tego nam trzeba. Ja wiem, że my. Teraz, dzisiaj mamy bardzo palące problemy w edukacji i o tym też będzie ta konferencja. Natomiast wydaje mi się, że jakby to, to nie sprawia, że te inne problemy, przed którymi stoimy i o których Ken Robinson mówił, się zdezaktualizowały. My nadal mamy przed sobą ogromne wyzwania jako cywilizacja i potrzebujemy swoich najlepszych talentów. Ken Robinson mówił: że potrzebujemy najlepszego wykorzystania naszych zasobów ludzkich żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić, jako motta książki Kreatywne Szkoły on użył słów Herberta George'a Wellsa, że cywilizacja to wyścig między edukacją a katastrofą. I on poświęcił życie temu, żeby w tym wyścigu wspierać edukację. I chciałbym Państwa jakoś zachęcić czy zaprosić do tego, jeżeli czujecie, że jakoś to może wam. Pomóc albo dodać energii do działania, żeby zagłębić się w tą pracę Kena Robinsona, bo jego największa siła polegała na tym, że potrafił popchnąć wiele osób do działania. Że on wielu osobom na całym świecie pokazał, że mogą stać się częścią zmiany w edukacji. Dziękuję.